Głośne ostatnio było o wynikach raportu Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś, która badała, gdzie jest najwięcej niedożywionych dzieci w Polsce. Z danych wynikało, że wcale nie na biednej ścianie wschodniej, ale na Dolnym Śląsku i w Pomorskiem. Z zestawienia wynikało, że w naszych szkołach aż 12% dzieci nie dojada. Gorzej jest jedynie na Dolnym Śląsku, ponad 13%. Wyniki raportu podważa teraz wojewoda pomorski i naukowcy podkreślający, że badania zrealizowano na zbyt małej próbie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda w Tczewie. Na terenie miasta wszystkie szkoły zostały poddane też programowi dożywiania. Jest to wieloletni program państwowy, który w 60% pokrywa koszty, które przekazujemy na dożywianie. Na terenie tczewskich szkół 11 dożywianie to odbywa się cyklicznie. Pedagodzy, wychowawcy mają za zadanie przekazywać do nas sygnały o dzieciach, które mogą być głodne. Stanowczo mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że na terenie miasta nie powinno być głodnych dzieci, żebrzących i takich naprawdę głodnych, ponieważ program dożywiania istnieje od 2005 roku. Staramy się zdiagnozować i dotrzeć do wszystkich dzieci i tych dzieci na terenie szkół dożywiamy 800. W świetlicach środowiskowych żywimy, w ognisku wychowawczym. Te dzieci, które chodzą do świetlic, mają możliwość spożywania dwóch gorących posiłków. Czasami są to dwa posiłki, a czasami jest jakaś drożdżówka, owoce i tak dalej. Na terenie szkół funkcjonują również dwa rządowe programy, szklanka mleka i warzywa, warzywa i owoce. I z tych danych, które dostaliśmy od szkół, 2892 dzieci korzysta ze szklanki mleka, a owoce i warzywa 1272 dzieci. Jeżeli na dzisiaj ktokolwiek widzi dziecko niedożywione, wydaje mi się, że powinno być objęte pomocą, to nawet dyrektor bez przeprowadzenia wywiadu rodzinnego może zakwalifikować takie dziecko na dożywianie, ponieważ ten program państwowy daje możliwość w 10% uruchomienia żywienia dla dzieci, powiedzmy, głodnych, może przejściowo, może okresowo, może z jakiegoś powodu losowego. Jeżeli chodzi o dzieci w szkołach, 1 000 000 zł w ciągu roku przeznaczamy na dożywianie. W szkołach jest to chyba dość duża kwota. Jeżeli jest ona zbyt mała, to prosimy o sygnały i będziemy zastanawiać się nad usprawnieniem programu. Tematem pomocy dzieciom, które nie zawsze mogą w domu liczyć na ciepły posiłek, zajmują się nie tylko miejskie jednostki, ale także różne organizacje pomocowe, na przykład Caritas i świetlice środowiskowe. Ich przedstawiciele przyznają, że choć problemu głodu w Polsce nie ma, to już niedożywienie wcale nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeżeli dziecko na śniadanie zjada kromkę chleba z musztardą albo z keczupem, a później obiad w szkole, to czy jest to niedożywienie, czy nie? Albo rodzina kilkuosobowa po opłaceniu wszelkich mediów, czynszu za mieszkanie ma na pozostałe wydatki, łącznie z wyżywieniem, 10 zł dziennie? Bo takie przypadki znam i one są prawdziwe, to czy ta rodzina głoduje, czy nie. Więc ja myślę, że też należy spojrzeć inaczej. Czy oprócz tego, co jedzą dzieci, należałoby się zastanowić, czy to jest wystarczające. Czy jedzenie tego właśnie chleba z przysłowiową musztardą, to jest to wystarczające na wyżywienie, na normalne funkcjonowanie organizmu, czy nie? O raporcie zrobiło się jeszcze głośniej, kiedy poseł Niesiołowski zasłynął swoją wypowiedzią o Szczawiu i mirabelkach. Parlamentarzysta kwestionował dane fundacji, podkreślając, że teraz Szczawiu z nasypu nikt nie zjada.